miałem taką koncepcję odnośnie życia w kosmosie. Mianowicie, że w kosmosie nie ma takiego życia, jak sobie niektórzy naukowcy wyobrażają, że jest takie samo życie utworzone z atomów. Tylko jest życie utworzone z układów słonecznych, które mają podobny charakter planetarny jak atomy. I z takich jakby kosmicznych atomów, czyli z układów słonecznych, składają się być może ciała aniołów i a gdzie pan to ciało wyczy... Boga. Gdzie pan to wyczytał, takie mądrości? Proszę mi dać dokończyć. No wiem, no bo to nie panu, bo ja już zabronimy tak jakieś... Takie komórki ciała składają się z atomów. Komórki ciała, nasze ciało, tak? Ciało Boga i ciało... Panie Robercie, tu idziemy teraz, jak już pan mówi o ciele Boga, to szczęść Boże i dobranoc, bo to są rzeczy, teologia, a poza tym, jak pan wie, Pan Bóg jest duchem czystym, Pan Jezus przyjął ciało ludzkie dla zbawienia, prawda, i tak dalej, a nie będziemy teraz mówić o atomach i tak dalej.